Tutaj w tej głowicy, co miałem w planowaniu, będę musiał porting zrobić kanału, bo nie wiem, czy to będzie widać, ale one są tutaj przewężone, te kanały. I to fabrycznie jest taki nadlew, wąziutkie, tutaj sobie można zobaczyć, tu są w tej drugiej głowicy bardzo ładne, szerokie, nie? Te kanały. Teraz sobie tu przyświecimy, o. O, proszę spojrzeć. Takie są. O. O, nadlewy taki. To trzeba usunąć, nie? Bo to dławi, nie? Szczególnie tu na tym wydechu. Dookoła jest aż taki odlew. No, tutaj elegancko. Pełny kanał. O, cyk, nie? No, a tutaj. Tutaj są takie, o. Nawisy. I to chodziło tak, nie? Nie, nie, to tak nie może być. Musimy wyczyścić te kanały, wszystko ładnie wyfrezować. Jesteśmy przy prasie. Pokażę Wam wyprasowywanie, jak ja robię głowicę, to wyprasowywanie po kolei prowadnic zaworowych oraz odwrotna sprawa, czyli wprasowanie, nie? Kolejność. Odwrotna kolejność, nie? Czyli to wyprasowujemy, a później wprasujemy. Na przykładzie głowicy z Osusa C330, nie? Bo mam teraz dwie głowice do C330 do roboty i te, tak jak wcześniej Wam mówiłem. No i teraz będziemy wyprasowywać zawory, nie? Ja do tego używam prasy. Tutaj różnie przez nasadki, różne tam jakieś mam takie. No, takie coś nawet do wyprasowywania, aby tylko wypchać, nie? No i później wprasowywujemy, to używam takiego bezodrzutowego moteczka. Tu mam submiarkę, mierzę sobie mniej więcej, tu mam dorobioną taką tu, takie o, z takich podkładek, taką tulejkę. Tak zakładam i się opiera, o widzicie, jest na zero, nie? No jest na zero i ten, i mi się opiera po prostu. I koniec, nie? I każdą jedną tak wprasowywuję. No, mam takie zrobione, to jest do 330, mam tam do ciężkiej serii, do 60 też mam podorabiane, tak, chociaż tam kołnierze są, to tam nie, ale tam gdzie kołnierzy nie ma, no to trzeba wiedzieć mniej więcej ile wprasować tą prowadnicę, żeby ona nie wystawała za dużo, ale też żeby do góry nie wystawała, wiadomo, nie, to tam pewna określona wartość jest, nie. W przypadku Ursusa C330 to jest około 22-3 mm, nie. Ma wystawać ponad tutaj dolną tutaj płaszczyznę, tutaj tą mniejszą sprężynę, nie? Od tej mniejszej sprężyny tutaj się mierzy, bo tu mamy wyzerowane. O i tutaj sobie teraz zmierzymy, zrobimy 0, jest. No i tutaj sobie zmierzymy, o. O 21,5 tutaj w przypadku tej, tutaj głowicy, nie? Czyli coś ten deseń, około 22 mm. No i okej, okay. Tutaj tam milimetr tą czy w tą, to akurat nie robi jakiejś dużej różnicy, nie? No, dobra, to bierzemy się za robotę. Ja pomału będę je wypychał tutaj. Obojętnie, która bierze. Najpierw zaczynamy. Zaczynamy. Ej, idę. Sobie tak wypycham tym, najpierw tym grubszym, używam też nasadek, bo są zaoblone tutaj. Miałem gdzieś takie przyrządy podrabiane, ale pożyczyłem i powiem szczerze, nie wróciły do mnie. Muszę sobie znowu do tokarza podjechać, żeby mi porobił takie właśnie obłe dorniki, nie, do wprasowywania. No i po kolei tak ze wszystkimi jada. Dobra, to teraz sobie tu wyprasuję. A, no a później biorę też o taki na przykład kluczyk, nie? O i... bo on się tutaj mieści ładnie i sobie nim tutaj pcham, nie? Mamy już na ziemi. No i tak to wygląda, nie? I tak po kolei wszystkie wyprasuję i potem wrócimy do wprasowywania. Gotowe. Dobra, to teraz bierzemy się za wprasowywanie nowych prowadnic. Tu wchodzą prowadnice Juliusz Łukasiewicz. Nówki.
Prowadnice smarujemy olejem. Tutaj musi być umyte ładnie. No i będziemy je zaraz tutaj wciskać, nie? W przypadku C330 prowadnice tym zatoczeniem większym takim no idą w stronę tam dołu, nie? Czyli wychodzą w stronę grzybka zaworu, natomiast to bardziej taki prosty kąt idzie od góry, od strony sprężyn, to od strony zameczków, nie? Dobra, odwrotnie, tak. Dobra, weźmiemy to, posmarujemy. Bierzemy się za wprasowywanie. Tutaj moteczka takiego mam. I tu będziemy wciskać. No i dobra. Teraz tego. Na początek, żeby one takie prowadzenie złapały. Ja mam już wstępnie, że one złapały, weszły. Teraz biorę taki oto klucz. Już jedną obsadzoną. Będziemy jechać kluczem. Taki mam tutaj nasadki, są takie zaoblone, że one jak opiera się, to się akurat tak fajnie opiera na tym stożku prowadnicy tutaj i nie robi krzywdy, także śmiało można też nasadką takie rzeczy robić. No mówię, miałem takie podorabiane specjalne, ale gdzieś komuś to pożyczyłem i nie zapisałem sobie w zeszycie i no i niestety, nie? Tak jak teraz widzicie, o, mam to już wstępnie, one sobie złapały już miejsce. I teraz tutaj cyk i jak to mówią, ograniczny dystans wysokości, żebym wiedział, dokąd to pracować. Super, równiutko. O. No i lecimy tak po kolei, wszystkie prasujemy. A jak widzicie, ubrałem okulary, bo jak się prasuje, to tutaj się schylam i zaglądam, dokąd mi tu dochodzi do tego ogranicznika. I wiecie, to są, tu nie ma dużo, bo tu raptem może 5 ton pokazuje mi na zegarze siłę nacisku, ale gdyby się coś odszypiło, odpękło, nie chciałbym tego mieć wokół, nie? Dlatego zawsze do prasy, jak są jakieś siły naprężenia, na przykład jak łożyska prasuje czy coś, to zawsze w okularach, nie? Kiedyś jak w Piastę wyprasowywałem, w Audi pamiętam łożysko, od nowości, auto 360 tysięcy miało i tam były oryginał łożyska, jeszcze nie wyjmowane. Także jak żeśmy tutaj prasowali, ona ma 30 ton, wyobraźcie sobie, i na wszystkie strony się prężyła. Nie daliśmy rady wyprasować tego łożyska, dopiero pojechaliśmy do kolegi tutaj do miejscowości dalej. On ma taką udarową prasę 50 ton. I dopiero tym udarem dopiero strzeliło to łożysko i wypchaliśmy. Już później tutaj zaprasowaliśmy, nie? Ale przy takim czymś to trzeba ubierać okulary, bo to mówię, to oczy mamy tylko jedne, nie? I tutaj nie ma co nawet dyskutować na ten temat.
trzeba dbać o swoje zdrowie. Nie można tego bagatelizować w żaden sposób, nie? To jest bardzo ważne. Ja też od jakiegoś czasu... Dobra. Ja też od jakiegoś czasu stosuję, moi drodzy, też no od jakiegoś czasu, od kilku lat już, może od 6 lat, odkąd mi się zaczął problem z uszami robić, takie szumy mi się robiły, to wychodzi właśnie jazda w ciągnikach, tych z kabinami puszką, zresztą nie tylko puszkają, ogólnie w ciągnikach, tych naszych siuntkach, nie siuntkach, trzydziestkach, i jeśli wsiadło, to się 7 godzin nie schodziło z traktora nieraz, jak trzeba było uprawiać. No i ten na gospodarstwie, i powiem wam, że mam zanik u tego słuchu na lewe ucho w stopiu jakimś tam. No pięknie nam poziomują, proszę bardzo. Samo z tej strony sobie sprawdzimy. No, elegancko, widzicie, równiutko wszystkie, bo nie mam akurat duszy, musiałbym iść po linią, ale jest wszystko ok. No i tak mamy gotową tą. Także z uszami właśnie też do każdej pracy, nawet w ciągniku jak jadę, czy pilarką motorową w lesie pracuję, czy kosą żyłkową, młotem biję, czy coś, to zawsze te stopery. Ja mam na warsztacie tutaj chyba 3 czy 4 te słuchawki takie i zawsze sobie zakładam te stopery, bo... No bo mówię, no... Jeszcze młody jestem, nie? Mam inne tam problemy schorzenia, ale jeszcze do tego by doszło, żebym miał aparat na razie nosić. Może kiedyś tam, jak człowiek dożyje tych 60 lat, 70, to może, no to może akurat, nie? Wtedy tak, ale jeszcze to nie. Dobra, teraz bierzemy się tak, za porting tych kanałów, których wam tu pokazywałem. Muszę je taki frezik założyć na szyfierkę prostą, muszę je objechać ładnie, tu ładnie to ten, wyczyścić te kanały i umyć głowicę, nie? Umyjemy te głowice, obie i ten, i biorę się za docieranie zaworów, nie? No to na razie, to później, hej. Głowice teraz podfrezowane, mamy gniazda, kąty powyprowadzane, ładnie. No, teraz będziemy docierać zaworki. Dotarte mamy jedną głowiczkę zrobioną. Ładnie, zaworki podocierane. Super, jazda pięknie, świecą. No. No a tu już kolejna czeka do roboty, nie? Super, składamy. Składamy ją teraz i zaraz wjeżdża druga. Dzisiaj docieramy drugą. No i jutro jadą. Pozdrawiam wszystkich, najlepszego. Mamy już gotową, dotartą głowicę. Sprawdzamy szczelność. Tutaj o, widać, pozalewane. Ej, patrzymy. Suchutko. Jakieś 5 minut już jest zalana. Jak i tu, tak i tu jest sucho. No. Ładnie dotarte zawory, super. Trzyma. Widać zalone, nie? Kanały. No dobra. No to co? Sprawdzamy teraz wydechy. Dobra, teraz mamy zalane wydechy. Widać. Zalane są. No i patrzymy. Stoi już jakieś, ja wiem. Te 4 minuty już jest czysto, nic tu nie wycieka, elegancko, zaworki dotarte, szczelne, dobra. No dobra, czyli tą byśmy już mieli i bierzemy się teraz za następną. Dotarte mamy następne głowice, zawory, gniazda, proszę bardzo.
No, tutaj zaworki, nie? No i tyle, no. Dobra, przystępujemy do składania. A mamy tutaj zalane, proszę bardzo, suchutko. 5 minut czy 6 już nawet minęło. Ssaki trzymają ładnie. Teraz mamy wydechy. No i też jest posusz ładnie. Super. Elegancio. Trzymają zaworki. O. Jest tam płyn. O. Zalane. Tak samo. O. Żeby nie było. O, elegancko. I mamy już zrobione głowiczki. Ta jest zrobiona na Ursusie na Waryńskim, prowadnicę Łukasiewicz. Natomiast ta jest zrobiona na Andorii, zawory Andorii i prowadnicę też Andorii. Ta nie trzeba było planować, ta musiała iść do planowania. No i elegancko zaworki trzymają wartości. C330 wystają tak jak mają wystawać. No tutaj poczyszczone po o, nowki wszystko. No. Po robocie, nie? Mogą jechać dalej w drogę. A jutro mamy dwie pompy, zjechały nam dzisiaj C360, C355, no i trzy komplety wtrysków na jutro mam do roboty, nie? C360 dwa razy, tu idą końcówki wtryskowe WZM, cztery sztuki, i tu mam C330. I tu idą końcówki wtryskowe Andoria. Dobra, no także no tutaj będziemy wymieniać kopaki wtryskiwacza, bo są gwinty pozrywane i będziemy zmieniać obsady dolne nakrętki wtryskiwacza. Natomiast tutaj w tym przypadku tu mam cztery dolne nakrętki obsady wtryskiwacza do C360 i będziemy tu wymieniać. Tu są dwa chyba i w tym komplecie jeden. Jeden tu był taki, no ten tam zdezelowany. No i tam chyba trzy nawet wyjdą. No, także na jutro. A, no i tutaj wyjeżdżają jutro też pompy, nie? C328 i C360 po regeneracji już, nie? Także to jutro wyjeżdża, wyjeżdżają głowice i ten. A jutro się biorę za wtryski, pompy to po niedzieli. Będziemy działać. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie. Życzę Wam dużo zdrówka. Pomału trzeba kończyć, która to już jest do 11. Pomału trzeba kończyć no, tą robotę i iść do domu. Na razie, zdróweczka dla Was. Cześć, hej!